Uwaga miłośnicy przedmiotów z duszą. Kolejny bazar Tank Huntera już 25 sierpnia 2024 roku. Zapraszamy! Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, w którym trwa wakacyjna wyprzedaż. Kliknij w link w opisie i znajdź coś dla siebie taniej nawet o 40%. Wypoczynek w pięknych miejscach. Apartamenty i pokoje w Pałacu von Grassów w Kłaninie oraz w Rynku 23 w Pucku zapraszają. Oferta i rezerwacje na recepcja@kłanino.pl. Dzisiaj słowem szybkiego wstępu jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim nad rzeką Pilicą, w której w styczniu 1945 roku potopiło się kilka transporterów opancerzonych, m.in. SDKFZ 251D o dźwięcznej nazwie Rosji, który doskonale znacie, a który całkiem niedawno odświeżaliśmy, a właściwie przywracaliśmy do tego wyglądu z roku 1945. Dlaczego szybko? Bo nasz dzień dzisiaj jest taki bez, powiedziałbym, na niedoczasie, z dużym brakiem czasu, a to z uwagi na to, jakie przygody nas spotkały. Od samego rana coś się dzieje i nie mogliśmy tu dostatecznie szybko dojechać, tak więc pół dnia gdzieś nam uciekło. Macie tutaj jeszcze oponę, która po drodze nam wystrzeliła, tak więc mieliśmy zmiany kół na autostradzie, przejazdy, organizacja, ale jakoś się zorganizowaliśmy, jesteśmy w Tomaszowie. Dzisiaj będziemy podnosić element z dna rzeki. Za chwilę zobaczycie jaki. Dzisiaj na pewno nie będziecie się nudzić. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś ponownie wylądowaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzimy poszukiwania w rzece Pilicy. Ostatnim razem namierzyliśmy tutaj spory kawał blachy. Być może jest to tak zwane szurcen, czyli osłona boczna, która chroniła pojazdy m.in. przed pociskami kumulacyjnymi czy pociskami z rusznic przeciwpancernych. Nie wiemy jednak, jak duży jest to przedmiot i czy jego sygnał nie zakłóca czegoś większego, co może znajdować się pod dnem. Dziś zatem trzeba dokładnie sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Szybkie przypomnienie historii. W styczniu 1945 roku w sporym popłochu uciekała tędy przed nacierającymi Sowietami niemiecka 19. Dywizja Pancerna. Część przeprawiających się po lodzie pojazdów zatonęła w rzece. Niektóre z nich zostały wysadzone, częściowo pocięte i zezłomowane, a niektóre, tak jak słynna Rosji czy Lufcik, w całości wydobyte. My wciąż mamy nadzieję na znalezienie tutaj ciekawych rzeczy, jeżeli nie całego pojazdu, to może jego części. Pilica wciąga nas w swój nurt historii. Zaczynamy! No, trzeba przygotować sprzęt, przebrać się i ruszyć na dno rzeki, która jeszcze nie jedno skrywa. Czekaj. To co, 500 kilo? Najwyżej weźmiemy drugie 500 kilo. Znaczy, ile to waży? Myślisz, że będą trzymać? Mamy wodery, mamy sprzęt do nurkowania numer 1, sprzęt do nurkowania numer 2. Dodatkowo udało mi się zorganizować tutaj takie, jak widzicie, białe dziwactwa, wykonane ni to z folii, czy jeszcze z jakiegoś takiego materiału. To są balony wypornościowe. One napełnione powietrzem sprawiają pod wodą, dają wyporność, podnoszą elementy z dna. Każdy balon ma swoją odpowiednią wagę. Tutaj akurat ten balon ma wyporność 500 kg. Tak więc myślę, że spokojnie, nawet jeżeli będzie to burta, dwa takie balony w zupełności nam wystarczą, żeby wyrwać burtę z dna. Pójdziemy tam prawdopodobnie we dwóch, tak aby móc ten element po podniesieniu przeciągnąć jakoś na linach. Będziemy musieli trochę się naszarpać, bo jednak
nawet jeżeli to jest element burty, czy ekran, czy cokolwiek by to nie było, widać, że jest wysadzone, poszarpane odłamkami. Nawet jak to podniesiemy, trzeba będzie to jakoś do brzegu przyciągnąć. Myślę, że powinniśmy jakoś za pomocą pasów i różnych innych tutaj narzędzi, które ze sobą zabraliśmy, sobie z tym poradzić. Także obserwujcie. My jesteśmy też ciekawi tej akcji. Kolejna przygoda, wyruszamy pod wodę. Ja myślę, że dzisiaj uda nam się podnieść ten element, rozwikłamy zagadkę. Co za czart tam ten element trzyma. I dowiemy się dokładnie, co to jest za element, bo po jego podniesieniu będzie można określić dokładnie, z czym mamy do czynienia. Być może będzie taki duży, że nie damy rady zapakować go na naszą pakę. Będzie musiał poczekać na nas w skansenie. Mateusz schodzi pod wodę. Dziś jest jej trochę więcej niż poprzednio i nurt wydaje się mniej wartki. Jednak to wciąż rzeka, żywy twór. Jej dno raz oddaje, raz zakrywa swoje skarby. I podobnie jest tym razem. Pierwsze zanurzenie, 10 minut pod wodą i okazuje się, że blacha zniknęła. Prawdopodobnie wydmy przesunęły się i mogły zakryć to, co było widoczne doskonale jeszcze kilka tygodni temu. Przegapiliśmy okienko. Wszystko zakryte. Ale burty wcale nie widać. Mateusz schodzi pod wodę po raz drugi, tym razem z wykrywaczem. Jest sygnał, mamy to. Blacha jest na swoim miejscu, ale przysypana. Jak się okazuje, tym razem nie rzeka, a prowadzone tutaj prace melioracyjne przyczyniły się do jej zakrycia. Blacha namierzona. Ostatecznie okazało się, że tamten pomost, co budują, przysypali po prostu kamieniami. Z tego pomostu przysypali tą blachę, prawdopodobnie burtę od SDKFZ-a. Ja w tej chwili biorę balon wypornościowy, udaję się na drugą stronę. Wy przejdźcie z tamtej strony, podacie mi linę i będziemy próbowali to wyciągnąć. No, w sumie rychło w czas, bo za chwilę jak ten pomost by powstał, być może ostatecznie zagrzebałby nam tą blachę w czeluściach pod pomostem. A tak dzisiaj dowiemy się dokładnie, co to było. Ja ruszam, pompuję, a reszta ekipy szykuje się po drugiej stronie mostu, tak aby tę blachę wydobyć. Balon już zaczepiony, główną robotę wykonałem. Teraz biorę małą butlę, podczepiam linę tak, aby z nurtem ten element podnoszony nam nie uciekł i patrzymy, czy 500 kg wystarczy. Zaczynamy. Balon wypornościowy powoli rozpoczyna swoją pracę. Napręża wystający ponad dno element. Za chwilę siły fizyki powinny zrobić swoje. Jeden balon, choć potężny, nie wystarczy. Mateusz zakłada drugi. Pas normalny, taki gruby, transportowy. I balon 1500. A może tu wjechać w ogóle? Albo możesz... tu wjedź, Maciek. Maciek, zawsze tu wjedź. Albo dobra, przynieś na razie ten balon, zobaczymy. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. powstańczego Kubusia wraz z sylwetkami żołnierzy Armii Krajowej, ale także potężnego tygrysa w skali 1:28 oraz japoński czołg lekki typ 95 Hago. Polecamy!
Okej. Okay. Mateusz potrzebuje drugi balon, jak widzicie. Mówi, że tą blachę trzyma szatan. Dopiero teraz siła jest wystarczająca i blacha odrywa się od dna. Za chwilę siłą rąk wyjdzie na brzeg. Na ten brzeg, do którego w styczniu 1945 roku nie zdołała dotrzeć. Zobaczmy, co tu ciągnie. Zaraz się dowiemy, jaki mamy duży kawał mela. No, pod wodą wyglądał na duży, mocno wysadzony, ale jednak duży. A duże rzeczy bardzo lubimy, zwłaszcza wykonane z pancernej blachy. A jeszcze w Pilice, w Tomaszowie, brat Rosji. Proszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ola, mały, mam. Podasz mi do balon. Dobrze, 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 łap. Okej, okay, to co? Ciągniemy. No to tak? Wyciągniecie? Czekaj. Jeszcze nie. Ja oglądam. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Gotowi? Uwaga i raz. No. I raz. I raz. Jak widzicie, spory kawał pancerza. Ale od czego? Mateusz miał nadzieję, że to Schurzen albo ewentualnie boczny pancerz od SDKFZ 251, a tutaj niespodzianka. Są spawy, są otwory, ale nie pasuje nam to w głowie do niczego, co znamy. Jednak raczej nie będzie to burta z SDKFZ, to jest jakiś inny element. Być może jakiejś haubicy, być może jakiegoś transportera kołowego. No ciężko mi powiedzieć. W tej chwili jeszcze tego nie rozszyfrowałem. W każdym razie jest to bardzo mocno wysadzony bok. Widać, że jest to blacha pancerna około 5 mm. Myślę, być może jest to skorodowana ósemka, ale ma duże ślady po wysadzeniach, duże takie, bym powiedział, rany. Widać ślad mocowań, widać ślady po spawach. Widać, że była to oczywiście element jakiejś całości. Na pewno jest to element wojenny, no ale w tej chwili jest mi ciężko określić dokładnie jaki i od czego on pochodzi. Tymczasem z wody obok pancerza Mateusz wydobył jeszcze kilka drobiazgów. Dokładnie weryfikuje je Maciek. Mamy tutaj kilka elementów wydobytych przy okazji tej dużej blachy. Tu mamy metalową część nakładki gumowej od SDKFZ 251. To jest ta późna nakładka. Tutaj były jeszcze wspawane śrubki i guma na zewnątrz. Przykręcane było to do nakładek stalowych, żeby pojazd mógł sobie z mniejszym hukiem, z mniejszą, nie niszcząc gąsienic, mógł sobie jeździć po bruku czy po asfalcie. Nie? Tu mamy jakąś część torebki damskiej. Ta torebka damska była zapinana, tu była na łańcuszku z dwóch stron, jest ładnie inkrustowana i tu mamy końcówki, tutaj widać resztki nici, albo była tekstylna, albo była ze skóry, ale to chyba była tkanina tutaj, widać, że jest tkanina, tak? Ona się otwierała, damska torebeczka, można było sobie coś wrzucić do środka i zamknąć taką torebeczkę na pasku, na łańcuszku czy na pasku, można było sobie to nosić. Fajne są inkrustacje takich winogron i jakichś tam elementów roślinnych, ale ciekawie to wygląda. Chyba była srebrzona prawdopodobnie, bo jest mosiężna, srebrzona, resztki tutaj srebrzeń wygląda, ukazują się nam, no nie? Można sobie to znaleźć. Tu mamy śrubę. Ta śruba mi wygląda bardziej na śrubę od strzemiona, od resora przedniego, od transportera.
ale no nie mogę powiedzieć na 100%. Widać, że jest odkręcona, więc nie jest rozerwana. Ten pojazd musiał być rozkręcany wcześniej. Chyba, że to była śruba gdzieś zapasowa. To mamy tą śrubeczkę. Tu mamy uchwyt od skrzynki drewnianej. On był wpuszczany tutaj w kawałek drewna. Można było sobie spokojnie we dwóch czy jednej, dwie osoby przenosić taką skrzynkę na amunicję czy tam na jakieś inne części. To jest dosyć często spotykana część od uchwyt, od skrzyni. Mamy wysadzone kawałki amunicji. Widać, że ta amunicja była palona, dlatego że tu jest rozsadzona. Tu jest jakiś opis P131, 38 rok. Na jednej, na drugiej jest chyba 37. Ładnie jest tutaj resztki mosiądzu widać. Amunicja zdecydowanie rozsadzona, więc pojazd mógł się palić. Tak? Co to za amunicja? Amunicja od Mausera. Standardowa amunicja mauserowska w mosiężnych łuskach. Czyli niemieckie. Z początku wojny, tak. Z początku wojny, jeszcze sprzed wojny, bo to 38-39 rok. Później stosowano już amunicję w stalowych łuskach pod koniec wojny. Nie? Tu mamy trochę jakichś monet. To 2 złote z 1900, momencik. Z 2010 roku, przepraszam, to jest 5 groszy. Pozdrawiamy wszystkich z 2010 rocznika. Mamy tu, to jest 10-złotówka z końca jeszcze 80-tych lat. Trochę jest pofatygowana, nie wiem do czego ona mogła być stosowana. Może ktoś używał jej jako żeton do automatu, do gum do rzucia albo do czegoś innego. Ale to jest powojenna moneta 10-złotowa. Przed jeszcze denominacji. Mamy tu jeszcze jakąś łuseczkę, prawdopodobnie to jest od ślepaka, od ślepego naboju, prawdopodobnie, bo tu jest kryzy są pozginane, więc to musiał być ślepy nabój. CS, może od kołkownicy, ktoś sobie tu postrzelał. Jakiś odważnik ciężki to mogło być, nie wiem, wędkarskie, tak, wędkarskie, bo tu mamy dziurkę z jednej, z drugiej strony na żyłkę. Jak ktoś sobie łowił ryby na grunt, to używał takich obciążników, no nie? I to by było wszystko z tych tematów, co my tu mamy. A, mamy tu jeszcze fajny nożyk, prawdopodobnie. Tak, to jest zdecydowanie nożyk wędkarski. Miał tu ostrze, a ta druga część to jest Gerlach Poland, scyzoryk, a tu miał wypychacz do haczyków. Wędkarze używali tego jako wypychacz do haczyków. Po prostu tu na końcu jest takie widełki są. Można było haczyk spokojnie z ryby wyciągnąć z gardła, żeby ją tam, z pyska, żeby nie bolało ją przed zjedzeniem takiej ryby. Przy okazji gdzieś na brzegu wyciągnęliśmy taką fajną pokrywkę z weka niemieckiego, najprawdopodobniej, dlatego że tu mamy Anker Glas, jakiegoś producenta szkła z kotwicą i takie weki były, to słoiki takie litrowe do przetworów, zamykane na gumeczkę i na taką klamrę ściskającą. Można było spokojnie w tym trzymać przetwory mięsne, jakieś ogórki, jakieś, nie wiem, kompoty. Może ktoś dostał gdzieś tam, przy okazji sobie zrobił zapasy na zimę i korzystał z nich w czasie wojny. Przez cały czas poszukiwań jest z nami dyrektor Tomaszowskiego Muzeum, którego historia zatopionych w Pilicy pojazdów również od wielu lat fascynuje. To już kolejna wizyta Tankhuntera w Tomaszowie Mazowieckim. Dzisiaj akurat jesteśmy pod mostem na rzece Pilicy. Wcześniej gościliśmy ekipę Tankhuntera w muzeum, gdzie były dogrywane materiały odnośnie wyposażenia Różyczki. Dzisiaj też szukaliśmy poniekąd rzeczy związanych z Różyczką i nie tylko. Udało nam się tutaj wydobyć pewne rzeczy. Teraz sobie sprawdzamy, co to jest, ale z mojej strony jako przedstawiciela Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego Hrabiego Ostrowskiego chciałbym podziękować przy tejże okazji za tą współpracę i tą wielką rzecz, która wydarzyła się, czyli odnowienie Różyczki, która wróci do nas w 2025 roku. Wtedy wszystkich serdecznie zapraszamy do oglądania, do jej nowego designu. Oczywiście wysoka. No zobacz Mateusz, ona jest to bardzo wysoka jak dla mnie. Zobacz, co jest przyklejone. Drewienko? Drewienko. Tyle wystawało, co te. Pilice cały czas kryje swoje tajemnice, które będziemy odkrywać. Dzisiaj mamy taki bardzo ciekawy artefakt, no, który
Powiem szczerze, no dosyć nas zaskoczył, bo jest gabarytowo bardzo duży. No i użyliśmy dwóch balonów 500-kilowych, żeby go wydobyć. Tak mocno trzymał go diabeł tutaj z dołu w tym piasku. A zatem do Tomaszowa trzeba będzie jeszcze wrócić. Skoro rzeka skrywała tak duży kawał blachy, to zapewne skrywa kolejne. A może gdzieś tutaj głęboko pod dnem ukrył się cały pojazd. Byłoby pięknie. Tymczasem znad rzeki przenosimy się kilkadziesiąt kilometrów dalej, by w drodze powrotnej do domu zajrzeć na jedno ciekawe podwórko. Zobaczcie sami. Zakończyliśmy działanie na Pilicy, ale jesteśmy cały czas w tym rejonie tego brzegu Pilicy, gdzie cały czas walki w 1945 roku miały miejsce, gdzie przemieszczała się praktycznie cała kawalkada pojazdów z dwóch niemieckich dywizji pancernych, a gdzie te pojazdy porzucano, nie było możliwości przeprawy, bardzo często na bagnach grzęzła część tych pojazdów, a część z nich znalazła swoje zastosowanie oczywiście po wojnie już do użytku cywilnego, czyli tutaj w tym przypadku do budowy ogrodzenia, do budowy stropu nad piwnicą. Mamy tutaj burty od RSA, zobaczcie, cały bok z autobusu jakiegoś Wehrmachtu, najprawdopodobniej Buzinga, tego nie wiem, no ale jest to coś ciekawego. Zdemontowano go, no i użyto jako budowę ogrodzenia. Ale jak widzicie, tutaj ten rejon tomaszowsko-mazowiecki, czyli już tutaj ten taki pogranicza cały czas tego brzegu rzeki Pilicy, skrywa jeszcze bardzo wiele tajemnic, i to nie tylko w wodzie, nie tylko pod ziemią, ale również i na podwórkach, bo wielu ludzi używało tych materiałów, które były jedynymi dostępnymi wówczas środkami, bo większość rzeczy została po wojnie zniszczona, też nie było dostępu do materiałów budowlanych, tak więc tych pozostałości po pojazdach używano jako części materiału budulcowego. Zobacz, widać, że pojazd był w szarej farbie i widać też przestrzeliny. Tak więc autobus parę strzałów otrzymał. Tutaj w tym miejscu być może jakaś głowa niemiaszka wystawała, więc jakiś dziarski Rosjanin postanowił go ustrzelić. Taka ciekawostka. Zerknijmy do szopki. Skoro mamy już podwórko pełne pozostałości, warto byłoby też zajrzeć do szopki. Bo zapewne tutaj nie jedna blaszka, tak jak tu widzicie, albo te szpilki są zapewne z jakiegoś pojazdu, który był w okolicy rozbity. Ale nic takiego konkretnego na pierwszy rzut oka od razu nie widzę. Zerknijmy do drugiej. Ale na pierwszy rzut oka to nic tutaj nie widać. Choć na pewno coś by się tu znalazło. Ale trzeba by się chyba do tego troszeczkę przyłożyć. W każdym razie widać, że ten region Pilicko-Tomaszowski cały czas kryje swoje skarby. Tylko trzeba je odnaleźć. Tak więc takich ciekawych podwórek, miejsc, w których kryją się jeszcze wojenne skarby, zapewne jest dużo, dużo więcej. A my musimy tylko przebyć te kilometry, aby je wszystkie odnaleźć. I to wszystko na dziś. Na kolejne wspólne kilometry zapraszamy Was już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Dziękujemy Wam za każdy komentarz, łapkę i suba. Dziękujemy za każdy wyraz sympatii na szlaku. Naprawdę napędzacie nas pozytywną energią. A specjalne podziękowania ślemy do tych, którzy energię zamieniają w paliwo, co pozwala nam przemieszczać się i robić dla Was kolejne odcinki. Dziękujemy naszym patronom z Patronite'a, YouTube'a i Buy Coffee. Jesteście wielcy! Wśród naszych mecenasów są Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Don Tomasino, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Dominik Graczykowski, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grządkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber,
Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Krauze, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Adam Osiński, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!